Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w kolejnym odcinku z naszą czarną wdową. Tak, jest sobie z naszą przyszłą ofiarą, czyli Arturem Bocianem. Kolację, tak właściwie. Zrobiła jakieś tam jedzonko, bo próbuję jej tutaj ciągle wbić to gotowanie, które jest na 8 poziomie. Ale myślę, że uda nam się do końca zaliczyć. Tak, później pójdziesz sobie, siusiu. I słuchajcie, no dzisiaj przede wszystkim nasza Vanessa myślę, że urodzi. Tak, już mamy trzeci trymestr i poród za, także w każdej chwili Vanessa może zacząć rodzić. Tutaj mamy... Ta wieża chyba jest popsuta, tak mi się wydaje. Tak to zostanie zauważone, ale ją sobie zostawimy już przy tym porażeniu prądem. Ale to już przy naszej następnej ofiarze, bo... Artura chciałabym spalić, tak? Tutaj mam na razie tylko przygotowaną kołyskę i misia. Jest różowa, bo liczę na to, że to będzie dziewczynka. Bardzo bym chciała, żeby to była dziewczynka. Ale no nie wiem, czy się uda, bo tak naprawdę tych truskawek ona za dużo nie zjadła i różnie to może być. Zobaczymy. I słuchajcie, stwierdziłam, że przeciągniemy to wyzwanie o jeden odcinek, dlatego że została nam śmierć ze spalenia. Czyli właśnie Artura, ta z porażeniem prądem, która też nie wiadomo, czy się uda, bo już raz próbowałam i się nie udało. No i teoretycznie została nam ta śmierć ze starości, ale jeśli chodzi o tą ostatnią śmierć, no to z nią to będzie strasznie kiepsko, dlatego że ja weszłam sobie specjalnie sprawdzić, weszłam do Denisa na innym tam sejwie i no u tortu i tam urodzin nie da się zrobić już seniorowi, także to totalnie odpada. I oni mają tyle dni, on tam miał 68, słuchajcie, no tam już parę mu pewno przeleciało. Także no nie wiem dokładnie ile, ale strasznie dużo, no to przecież nie będziemy czekać tyle dni. Dlatego 14 lipca bodajże ma wyjść ten nowy pakiet ze spa. I tam ponoć ma dojść nowy rodzaj śmierci, słuchajcie. Nie mam pojęcia jeszcze jaki, bo nigdzie nie było napisane jaki, tylko że ma dojść. I stwierdziłam, że właśnie spróbujemy sobie tą nową śmierć i zostawimy ją na sam koniec, zamiast tej śmierci ze starości. Z tym, że no 14 lipca to wyjdzie, tak? Więc to będzie wtorek, jak sprawdzałam. Niby dzień odcinka z Czarną Wdową, ale no wiadomo, że no nie nagram tego, bo to na pewno będzie wieczorem, jak zawsze. Więc na sobotę bym to przełożyła, to chyba będzie 18, to już będzie przed tą moją przerwą. Myślę, że gdzieś w tygodniu uda mi się ten jeden odcinek gdzieś tam nagrać na tą sobotę i to by była ta ostatnia śmierć i to by był ostatni odcinek. A ten finałowy po prostu wrzucę wam już, jak będzie ta przerwa, ja go sobie tam nagram. On będzie cały ze scenek, także to już będzie taki finałowy odcinek. Nie będzie rozgrywki, tylko to będą same te cutscenki. I to wam wrzucę, jak już mnie nie będzie, gdzieś tam sobie ustawię na któryś dzień w tym pierwszym tygodniu i to się samo opublikuje, tak to działa, wiadomo, ustalamy sobie dzień, godzinę i nawet nie musimy mieć włączonego komputera, żeby film się opublikował, także tak to zrobimy. No a dzisiaj tak, no Vanessa urodzi, więc i tak będziemy potrzebowali troszkę więcej czasu. O, dzisiaj chciałabym wyjść za niego za mąż. No i zobaczymy, jak będzie z tymi rodzinami, a uśmiercimy go w kolejnym odcinku. Bo tak jak mówię, będziemy mieli ten jeden odcinek dodatkowo, no chyba, że gdzieś tam nam coś nie wyjdzie po drodze z tymi śmierciami, to zobaczymy. Ale no taki jest plan. Dobra. Idź Vanessa sobie, siusiu. Na początek. Tak, jest popsute, także zostawimy sobie. No idź siusiu, już zostaw go. Zobaczcie no. Tak, tak, wiem. Bardzo flirciarska jesteś. A później wrócisz. A w sumie możemy go zaprosić sobie na noc. Pocałunek z pasją. Musimy się oświadczyć w ogóle. Jak my tu mamy z nim relację? Zaraz zobaczą. Żeby czasami nam nie odmówił. Aha! I słuchajcie, tak jak mówię, tylko te trzy rodzaje śmierci zostały. I naprawdę bardzo was proszę, zajrzyjcie chociaż do opisu. Tam są wypisani wszyscy mężowie, w jaki sposób zginęli. A cały czas piszecie mi rady pod odcinkami, jak uśmiercić Sima, ze zmęczenia, z zawstydzenia i tak dalej, gdzie te śmierci wszystkie już dawno były, także jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to chociaż zajrzyjcie do opisu i sprawdźcie, czy taka śmierć już była, bo przeważnie wszystkie były, tak naprawdę. Także, a ja go nie zaprosiłam na tą noc? Czy teraz będzie go zapraszać?
Także zostały tylko te trzy śmierci, słuchajcie. Wszystkie pozostałe już były. I więcej nie ma, bo też piszecie mi uśmierć, no nie wiem, ze smutku, gdzieś tam zepsutym jedzeniem, coś tam. Takich śmierci nie ma w czwórce, słuchajcie. Są tylko te, które ja tutaj robię. Uwierzcie mi. I zostało tylko spalenie, porażenie prądem i ta śmierć ze starości i no i ta nowa, co dojdzie, tak? I to wszystko. Także wszystkie pozostałe śmierci już były. O, dobra, zaprosiłaś go na noc, świetnie. Oczaruj. No, tak macie w sumie. A dlaczego ja nie mogę ci się oświadczyć znowu? Co? Mam nadzieję, że nie ma jakichś problemów, że... Czekajcie, kto to ostatnio? Kevin zginął. Zmarł małżonek? Nie ma. Boże, myślałam, że może znowu jest, wiecie, jakiś... problem, że mamy męża dalej. No, Kevina szkoda. Też tam kilka osób mi napisało, że w sumie on był krótko, ale go szkoda, no bo wiadomo, że to jest ojciec dziecka Vanessy, tak? Także no, dlatego go szkoda. Ale będzie nas odwiedzał jako duch, także... Czekajcie, poprosimy go, żeby został naszym chłopakiem. Może. Dobra. Nie wiem, czy wy macie z... Czyli mamy za małe relacje przyjacielskie. Także nie żadne flirty, moi drodzy. Tylko, Boże, jaki ty masz brzuch. Powinieneś poćwiczyć. I też w sumie dobrze, bo że przyciągniemy sobie o ten jeden odcinek, dlatego, no, że wiadomo, dziecko się urodzi. Wiadomo, że z nim jest masa roboty, także tutaj Artur nam pomoże. Myślę, że go troszeczkę wykorzystamy. Nie, o pożyczkę prosić cię nie będę, bo nie mamy potrzeby takiej. Też mi napisaliście, że mu łóżko zmieniła, że wtedy będą o nią zazdrośni. To nie chodzi o łóżko, tylko chodzi o to, że Vanessa za zaliczenie całej aspiracji dostała cechę manipulatorka i manipulatorzy nigdy nie wywołują zazdrości u innych simów bez względu na okoliczności. Także dlatego nie są zazdrośni, gdy ich zdradzamy. Tak to wygląda. No jak tam? Jeszcze? To jeszcze rozmawiajcie chwilę. I zobaczymy. Jest, oświadcz się. Dobrze. Boże, Vanessa, ile razy ty już to robiłaś? Pomimo, że ją lubię, naprawdę tak ją lubię. Ona niby jest zła i to życie ma takie, wiecie, no... na pewno... oryginalne. Ale jakoś tak, nie wiem, zżyłam się z nią, bardzo ją lubię. Pomimo tego, że jest zła i zabija mężów, to jakoś tak... przywiązałam się. Zresztą do wszystkich symów się przywiązuje tak naprawdę. Gdzie ty idziesz? Dlaczego ty idziesz pływać w basenie? Wróć! A właściwie możesz go zawołać. Myślę, że możemy, słuchajcie, sobie wziąć od razu cichy ślub. Bo nie wiadomo, kiedy ona urodzi. A może zacznie rodzić w trakcie ślubu. To by było fajne. Żadna simka właściwie mi się nie brała ślubu, jak rodzi. No ale zobaczymy. Nie! Chodź tutaj, chodź! Czekajcie chwilkę. Zmienimy sobie strój. Miała taką też ładną jeszcze sukienkę. Tylko nie wiem, który to był. Zaraz zobaczymy. O! Taką ładną fioletową. Ty mógłbyś się przebrać. Weź cichy ślub. Mam nadzieję, że się przebierzesz. Tak w ciąży. No ale. No i nie przebrał się, zobaczcie, no. Trudno. Vanessa ładnie wygląda. To najważniejsze. O,
Jej, pięknie. Tak, podzielimy. Bierzemy naszego Artura do Vanessy. Dobra. I wiesz co, chodź jeszcze posłuchasz sobie popu. Chociaż tyle. Właściwie może ci potańczyć, bo truskawek pewnie nie mamy. No nie. To chodź ty. Gdzie ty jesteś? No, znowu był przed domem, prawda? Chodź podlejesz w takim razie. Boże, ja tobie dałam? Naprawdę? Oh my god. Słuchaj, popu, Vanessa, chodź. Zaczął się poród! Myślę, że to już nie ma co słuchać. Co będzie, to będzie, słuchajcie. No będzie facet, to będzie facet, prawda? Jakiś mąż idzie. Oby mi się wydawało? Wydawało mi się, że któryś duch jest ktoś. I już rozmawia z naszym mężem. Kto to jest? Michał. Szkoda, że Kevin nie wyszedł, kurde. Byłoby fajnie. Dobra, wiecie co, nie Vanessa, chodź urodzisz sobie dziecko. Nie ma co czekać, jestem strasznie ciekawa, trzymajcie kciuki, żeby to była dziewczynka. Chodź tutaj. Twoja żona rodzi, to nic, że nie twoje dziecko, no ale. Dziewczynka, jest dziewczynka, świetnie, cieszę się bardzo. I to będzie, moi drodzy, Samantha. Takie imię wymyśliłam, myślę, że jest Vanessa, jest Samantha, to będzie godne imię dla naszej naśladowczyni. Jedno, proszę, żeby było jedno. Jest jedno, proszę, jak dobrze. Oj. Jest nasza dziewczynka. Przytul ją. A, coś tam się znowu popsuło. Aha, to jest w ten sposób. A jakby zrobić... Tak po prostu? Nie, czekajcie. Zrobimy to inaczej. Chciałbym, żeby zrobił zdjęcie Vanessie. Nie, Vanessa! Przytul. Wróć. Nie. O, ale no dobra, to już zrobię to zdjęcie, jak tak ładnie pozuje. Ale wiecie co, może czekać, gdzie to się robiło. O. Dobra. Czekajcie, daj mi tutaj kilka, żeby poprzytulała. A ty jeszcze raz zrobisz zdjęcie Vanessie. Chyba, że to się tak nie da, że ona będzie musiała odłożyć. No, nie, dobra. No to nic, zostawimy. Tak, znowu ta wanna się popsuła, zamieniamy to. Też wiele osób do tej pory się mnie pyta, jak tutaj ta wanna jest zrobiona. Ta wanna jest zrobiona, podest jest z półek, słuchajcie, to schody są półki, to wszystko jest na kodzie. Także tak to jest zrobione, bo też ostatnio się mnie o to pytaliście. Kurczę, no szkoda, że tego tak się nie da zrobić. To oddawaj aparat. Ej, chyba żeby zrobić... Nie... O, ale nie, no to też odłożę. No nie da się tak zrobić chyba, niestety. Dobra, to zostaw to. I co by zjedz? O Jezus. Nie, to by musiało być tak. No dobra, zrobię ci. Niech ci będzie. I sobie zjedz, moja droga. Co to? A, Michał cały czas.
Co się stało? Oj, widzisz dziecko! Ciekawe, czy oni też mogą mnie brać? Jakoś tak ducha nie miałam. Właściwie możemy zrobić tak, żebyście jakąś noc poślubną mieli. Jak tam? Śpi sobie. Słodziutka. Ty podlałeś? Dobrze. Proszę. O! I Grzegorz! Idź sobie zrób siusiu. Vanessa skończy jeść, to wyłącz to. No, szybko, póki mała śpi. Myślę, że też... nie wiem, jak to szybko ona tutaj ten... No, nam się postarzy, ale jak coś, to najwyżej szybciej ją postarzymy, bo chociaż chciałabym zobaczyć, jak będzie wyglądała jako dziecko. I właściwie jako nastolatka też. Także myślę, że pod koniec gdzieś tam sobie postarzymy, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała. No, już pójdziesz spać, Vanessa. Dobra, no trudno. Vanessa spać. A on się zajmie. On jest bardzo pobudzony, także... Możesz jeszcze pokołysać. Szkoda, że nie ma, kurczę, Kevina, ale może wyjdzie w kolejną noc, zobaczymy. Dobra, później siku, jeść. I też możesz iść spać, no chyba, że nasza Samantha będzie tutaj pewno niedługo miała piluchę do zmiany. Znając życie. No co z tym, kazałam wyłączyć. Grzegorza, aha, dobra. To też możemy wyłączyć już. Dobrze, że jest córeczka, cieszę się. Bardzo chciałam, żeby to była dziewczynka. Dobra, Vanessa śpi. Myślę, że to długo nie potrwa, bo oni dość szybko w tym łóżku się wysypiają. No i będę musiała jakiś pokoik zrobić, żeby w kolejnym odcinku już coś tutaj miała. Jeszcze nie wiem gdzie. Ale no, coś wymyślę. I w kolejnym myślę, że jeżeli sama raczej chyba się nie postarzy, to ją sama postarzy, no bo mówię. Jestem strasznie ciekawa, jak będzie wyglądała. No a seria już kończy się tak naprawdę. Także... Vanessa zaraz się wyśpi. Już jest wyspana, super. I sobie zrób siusiu, tak. Możesz podać jakieś śniadanie. A mogą być tosty. Zrobimy sobie na pewno imprezę. Żeby już mieć to zaliczone. A w kolejnym odcinku, żeby już po prostu uśmiercić naszego Artura. I kogoś nowego wziąć. Tak właściwie to... Kogo my tutaj mamy, słuchajcie? Paweł został, on jest właśnie seniorem. Stanisław. Ale taki... Piotr jeszcze jest. No nie wiem, kogoś wybierzemy, albo jeszcze kogoś poznamy. Kto tu idzie? Pokaż się. Boże, a po co ci ten wąs, powiedz? Byłbyś całkiem okej bez tego wąsa. Kolejny jakiś dziwny. Tomasz serducha. Tak Vanessa w swojej seksownej bieliźnie paroduje. Bardzo pewna siebie, super. Słuchajcie, już zmniejszyłam tutaj ilość tych lampek. Zobaczcie, jest tylko co druga, a i tak świeci, nie? No ale... Jak tam? Śpisz sobie jeszcze, dobrze. Znaczy nie śpisz... O, teraz dopiero śpisz. No i super. Taka grzeczna dziewczynka, zobaczcie. Nie to co mamusia. Ale mamusia ją wszystkiego nauczy. Dobra, Vanessa, może byś się jednak przebrała.
Jesteś głodna? Tak średnio, wiesz co? Odłóż to. I możemy jeszcze coś ugotować, bo powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o gotowanie, to szybciej rośnie przez... O, szarlotkę możemy zrobić, czemu nie? Przez takie gotowanie niż uczenie się z książek, no ale ona... Uczy z książek średnio się chce, mimo że jej to zaznaczam po ileś razy, to i tak wiecznie odkłada i... To musimy poczekać jeszcze chwilę. Niech ona to zrobi i zaraz zrobimy sobie imprezę. Nie wiem jeszcze którą, zobaczymy w sumie. Masz mało zabawy. Ty jeszcze śpisz. No. Ciasto robisz? Pokaż. O, proszę. Jakieś takie szare to ciasto, dziwne. No ale... Bardzo lubię, jak Simowie gotują. Fajnie to wygląda. No i proszę, już nie dużo jej zostało. Dobra. Aha, odłóż. Już idę! Zmień pieluszkę! Aha, Boże, to Vanessa tu jest. Zmieniłaś pieluszkę? Zmieniła chyba. Mhm. Odłożyłeś? Dobrze, ty też jesteś ogarnięty, mój drogi. Zmień sobie strój. Co się stało? A Vanessa zaplanuje przyjęcie? No, z naszą małą będzie troszkę ciężko, no ale... Kto to dzwoni do nas? Co byśmy mogli zrobić? No, tylko te pieczenie kiełbasek nie robiliśmy, ale pieczenie kiełbasek to tak średnio mi tutaj pasuje. No, urodzinowego na pewno, nie? Może któreś, które mamy na srebrny. Mamy domowe, czarno-biała i incognito. Może tą zrobimy. Tu się zawsze fajnie przebierają, co? Tak. Zrobimy tą. Gospodarzy bierzemy oboje. Goście, ty chyba będziesz naszym żywieniowcem. Weźmiemy Katrinę, Nancy możemy wziąć. Pawła. Nie, ciebie nie chcę. Piotra, który też ma jakieś kulczyki dziwne. No dobra, myślę, że wystarczy. Nie, ona była miksologiem zawsze, tak właśnie. Okej. Okay. I okej. Okay. Kto to dzwoni do ciebie? No dobra, to chodź. I teraz zobaczmy. Rozmawiaj z gośćmi o kostiumach, niech sobie słuchaj muzyki, upiecz tort hamburgerowy i zapasz herbatę ostre skrzydełka. Boże, Vanessa, co ty astronautkę z siebie zrobiłaś, naprawdę. Herbata ostre skrzydełka. A ty, moja droga, upieczesz tort hamburgerowy. Ale się nasyfiła tu. Dobra. No patrzcie. Trudno, no tak się ubrała, to tak będzie chodzić. No to chodź też, jak już przyszłaś. No chodź, czemu nie idziesz? Czemu nie mam zaprosić, czy coś? Dobra, zróbmy tak, to wejdzie. Dobra. Aha, gotujesz, okej. Okay. Kacie, jemu damy jeszcze raz, żeby zrobił. Już stąd idę, tylko zrobię jeszcze jedno i ty już możesz tu, moja droga, sobie stanąć za barem. Dobra, mamy tort. No a nie przyrządziłam świetnego jedzenia? O co tu chodzi? No nie wiem. Oj, 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 dziecko, dziecko. Już tam idę do ciebie, mała. Poszukam jakiejś interakcji z kostiumami. O, jest pochwal kostium. Wszyscy tu przyszli, ale oczywiście nikt się nie zajmie małą, prawda? No, proszę, on tutaj próbuje coś. Dobra, wiecie co, najpierw... może ją nakarmimy. Zostaw to na chwilę.
Czy ty już zrobiłeś tego drinka? Ej, dlaczego nie zrobiłeś? Przygotuj drinka. No. Zostaw! Zajęłaś się tym dzieckiem w końcu. On tutaj widzę, Paweł. Czy ty znowu flirtujesz z nim? Po prostu, co tu się dzieje? Zapasz trochę kawy lub herbaty. Chodź. Zapasz czarną smołę. Vanessa, ty byś musiała jeszcze coś zrobić do jedzonka. Chodź. Mała śpi dobrze. Pochwal kostium. Gdzie oni wszyscy są? O, tutaj. Pochwal kostium. A ty nie masz kostiumu przecież. Ty już zrobiłeś? Dobrze, to chodź w takim razie. Co oni mają robić? Słuchają, słuchaj. No niech jest lekkiej. Zostaw to. Dobra, Vanessa. No, dobra. Zaliczyło się. Ale musimy zrobić cel główny. Pochwal kostium. To jest najważniejsze. A ciekawe, czy na przykład mi się zaliczy z tym samym? O, mała się przeciąga. Widzieliście? Fajnie to wyglądało. Może by mi się tak udało tylko z nim? Chociaż wątpię. Nie pamiętam, jak to wtedy było. No nie, i teraz się skasowało. A tak, zalicza się, widzicie? No to spoko. Pochwal kostium, dobra, ty. Ej, ty miałeś tu muzyki słuchać. Słuchaj, popu. O, się kłóci się chce. Albo później skorzystaj, dobra, Vanessa. Kurde, my nie zaliczymy tego. Jaka nużąca. No chwalę twoje kostiumy cały czas. Kostium właściwie. O nie, niepowodzenie. Bardzo niedobrze. Musimy zrobić jeszcze jedną, słuchajcie. Niestety. Dobra, to w takim razie Vanessa, zmień strój sobie.
Ty możesz to wszystko posprzątać, tak naprawdę. O Boże. Przątnij. Wynosa siusiu, prysznic. No nie. Ojojoj. No, będzie ciężko. Zmień brudną pieluchę. I przytul. Zostaw ją. Idź sobie coś zjeść. No, Vanessa, szybciutko. Ciekawe, jak będzie wyglądać. Coś tam przy dziecku... Patrzcie, klikam na dziecko zamiast na ten. Małym tak nie widać, nie? Bardziej już na nastolatku. Przecież chyba poczekamy z tą imprezą. Kurde no, nie udało się. Chociaż! O, bardzo się przyjaźnią. Dawaj, Vanessa, jeszcze raz. Miałam też taką ładną sukienkę, nie wiem, czy ją znajdę. Zobaczymy. O. No to co zrobimy w takim razie? Czarno-białą może? Albo zróbmy to domowe. A najwyżej tą kostiumową spróbujemy znowu za jakiś czas. Ty się zajmowałeś naszym dzieckiem? Nie. Ty. Oni przyjdą w tych parówkach? Kawa. A my tu mamy Wodzireja. Ale my nie mamy przecież żadnego tego. A dlaczego nie ma naszej miksolożki? Ej. No nic, spróbujemy jeszcze raz. Nie to, nie to, nie to. To w ogóle ci miałam usunąć. Nie wiem, czemu ty tam masz. Na imprezę 2. Zmieniłaś? Nie. 1. O, jest, zobaczcie. Mam taką piękną sukieneczkę. Na imprezę w sam raz. Dobra. Gospodarze wykonują interakcję z gościem. Zjedz coś, flirtuj. Co to jest? To jest nasz mąż? To chodź do niego. Coś mieliście flirtować. Jest flirtuj, dobra. Mamy coś zjeść, tak? To zróbmy to. Co się dzieje? Aha, bo to Nancy. Kurde. Zawołaj na posiłek wszystkich. Oni jeszcze przyszli w tych. Dobra. Dobra, bo właściwie ty możesz gadać ze wszystkimi. Najpierw zajmiemy się naszym celem głównym, bo później znowu tego nie zaliczę, prawda? Chodź. Trzeba ją nakarmić, bo dawno nie była karmiona. No. To jedzenie, podziękuję za przybycie. Podziękuję za przybycie. Dobra. Zjedz tort. Ej, naprawdę, no naprawdę. No to chodź, ty upieczesz może jakiś tort. Bo chyba już tutaj nie mamy, czekajcie. Mm-mm.
Dobra. Czemu ty chcesz wszystkich o pożyczki prosić, Vanessa? Przecież my mamy tyle pieniędzy, że ci do końca życia wystarczy. Naprawdę. Dobra, to nam się zaraz zaliczy. Dobra. Dobra, tu zrobimy flirt, i żeby nam się zaliczyło. Trochę śpiąca jest. Nie? Nie zaliczy się? To tutaj? Może? Wszyscy się na nią pewno obrażą zaraz, bo tu wszyscy praktycznie są z nią w takich relacjach romantycznych. No czemu nie flirtujesz? Vanessa, błagam cię. O, znowu nie sama damy wkrótce urodziny. No to się sama zmieni. To w kolejnym odcinku już spokojnie będzie dzieckiem. Zobaczymy. Dobra, bo widzę, że... No, w końcu. Zwoje na posiłek wszystkich. A co ty jesteś zazdrosna, przepraszam? Bo nie wiem. Niech Simowie się pocałują. No, bierzcie wszyscy tort. Zaraz nam się to zaliczy. No, znowu! Bo to on mi popsuł, tak? Świetnie. Kto to jest? Jakiś wydzirej. Henryk. Dobra, tu jest nasz mąż. Pocałujemy go. Dobra. Srebro już mamy, tak właściwie to. Albo... Bo nie, dobra. Chodź najpierw do mąża, zaliczymy te pocałunki. No. Pocałuj. Wiem, że jesteś zmęczona. Pocałuj. Vanessa, dlaczego ty mnie nie słuchasz, kobieta? No ale dobra, mamy srebro. Okej, to wiesz co? Może weźmiemy ciebie. Mała, płacze! Zmień pieluchę. Zostaw wszystkich. Vanessa? Może musisz iść spać. Albo dobra, zostaw go, chodź. Kto to? Henryk, no. Nikt nie zmienił oczywiście pieluchy, bo po co? Dobra, później Barbara z naszym Arturem, bo jeszcze nie mieli nocy poślubnej, tak naprawdę. Czy ja już je przed chwilą nie naprawiałam? Te duchy ciągle mi tu wszystko psują. Naprawdę. No, w końcu. No i dobra, już powoli, słuchajcie, bo mu to kończy. Zostaw już to kończyć. W kolejnym odcinku, słuchajcie, zdradzimy naszego Artura. No i go uśmiercimy. I myślę, że nasza Samantha już będzie dzieckiem. Myślę, że tak. Dobra, i do spania. Także no cóż, kochani, ja się już będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No niestety pierwsza impreza nam nie wyszła, ale druga już się udała, także mamy to zaliczone, ślub mamy. Urodziła się córeczka, także ja się bardzo, bardzo cieszę, naprawdę. Fajnie, że dziewczynka. Zobaczymy w kolejnym odcinku, jak będzie wyglądała. I uśmiercimy naszego męża. Także na dziś to już wszystko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!